Połączenie z Wyspami Brytyjskimi. Tomasz Pernak przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Takie wiadomości docierają do Polski. Czy prawdziwe, czy nieprawdziwe? Brak paliwa na stacjach benzynowych w Wielkiej Brytanii jest faktem, czy też nie jest? Jest faktem, tylko że nie wszędzie. Natomiast około 90% stacji benzynowych nie ma wystarczającej ilości paliwa. Powodem tego braku jest paniczne wykupowanie tego paliwa po pierwszym publicznym ogłoszeniu, że są trudności z dostawami. Jest tak, że pojechałeś na stację benzynową, zatankowałeś samochód i teraz bezpiecznie stoi pod domem z pełnym bakiem i możesz pojechać dokąd tylko zechcesz? Tak, ponieważ poruszam się rowerem, w związku z tym jest zaparkowany, czeka na siłę moich własnych mięśni, więc mogę pojechać dokąd tylko zechcę. Natomiast muszę polegać na tym, co widzę na ulicy, więc na ulicy ruch jest normalny w moim miasteczku. Natomiast gazety donoszą o tym, że w wielu miejscach tego paliwa brakuje. W telewizji są reportaże o tym, jak ludzie martwią się, czy dojadą do domu na samych oparach. I jest to przedstawiane jako duży problem, ponieważ brakuje według rządu 90 tysięcy kierowców, którzy dostarczają w Wielkiej Brytanii różnego rodzaju towary niezbędne do życia, w tym również paliwo, czyli kierowców cystern. Była zapowiedź premiera Wielkiej Brytanii, że być może do tych cystern zaangażuje wojsko, że uruchomią, że żołnierze brytyjscy wsiądą do swoich ciężarówek i będą rozwozić paliwo po całej Wielkiej Brytanii. Ta zapowiedź staje się faktem, czy też jeszcze rząd brytyjski czeka? Boris Johnson ma tendencję do tego, żeby takie różne bombastyczne rzeczy ogłaszać. Jak na razie rząd brytyjski czeka. Jak mówię, zawsze podpieram się spojrzeniem za okno, albo dzisiaj byłem w mieście, przejechałem przez całe miasto, nie widziałem jakiegoś zmniejszonego natężenia ruchu. Natomiast no, różne rzeczy się mówi. Przede wszystkim gospodarowanie brytyjskie ma pewną szczególną cechę, a tą szczególną cechą jest taki pragmatyzm, który sprowadza się do tego, żeby wydać jak najmniej. No i to działa, ale wcale nie działa tak jak w szwajcarskim zegarku. Na przykład jest dużo przerywanych połączeń kolejowych ze względu na brak jakichś tam nakładów albo z powodu tego, że według sieci komputerowej zbyt mało osób wykupiło bilety, w związku z tym połączenie jest nieopłacalne i tak dalej, i tak dalej. Ten brak, jeżeli prawdą jest to, co mówi rząd, że Wielka Brytania ma wystarczające zapasy paliwa, no to problem jest rzeczywiście z transportem. I teraz tak, mówi się, że to Brexit spowodował kłopoty z dostawami, chociaż nie akurat benzyny, tylko innych produktów. Mówi się, że wyjechało ileś tam 10 tysięcy kierowców, wydaje mi się głównie z Europy Wschodniej, a głównie Polaków, co wydaje mi się mało prawdopodobne, bo niedawno pokazywano nam dane osób, które mieszkały w Wielkiej Brytanii w momencie, kiedy te dane przekazywano, dłużej niż 5 lat i występowały o prawo dożywotniego pobytu na Wyspach Brytyjskich. Nie trzeba było ubiegać się o obywatelstwo. Także chyba 90% tych Polaków wystąpiło, no więc po co mieliby wyjeżdżać, skoro wystąpili? To jest dla mnie tajemnica. Chyba najbardziej prawdopodobnym powodem braku kierowców na rynku jest to, że mieliśmy te lockdowny. I w trakcie lockdownów wszyscy, którzy tylko mogli, zamykali swoje biznesy, jeżeli tylko mogli korzystać i czerpać garściami rządowych pieniędzy, a nie były to małe pieniądze, bo było to 80% tam dochodów liczonych z poprzednich 3 miesięcy. No więc jeżeli się nie ma kosztów i dostaje się 80%, no to żyć nie umierać, a dodatkowo jest, no i te wszystkie centra, które kierowców szkoliły i które wydawały prawa jazdy na te pojazdy, powiedzmy tam według naszej nomenklatury B, C i tak dalej, no to nie wydawały tych prawo jazdy. Wydaje mi się, że jednak brak tych prawo jazdy. Wydaje mi się, że jednak brak tych kierowców bierze się z tego, że przez ponad rok nie przybywało tych kierowców, a starsi odchodzili na emerytury. Czy to jest jedyny brak paliwa, kiedy popatrzysz na życie i na zmiany w tym życiu codziennym, swoim własnym i swojej rodziny? To co się zmieniło po pandemii i po Brexicie? W niektórych supermarketach bywają puste półki w niektórych miejscach. To też się tłumaczy brakiem
odpowiedniej floty, która zaopatruje, w cudzysłowie floty, która zaopatruje te supermarkety. Nie dotyczy to supermarketów droższych, takich jak Waitrose na przykład, których wszystko jest droższe, ale chyba one mają głównie dobrze opłacanych brytyjskich kierowców. Natomiast supermarkety trochę niższej półki, takie jak Sainsbury's czy Tesco, one właśnie korzystały z obcokrajowców. Więc to są pierwsze takie uderzające rzeczy. Ale są też zupełnie skrajne odczucia, kiedy byłem w Londynie w sobotę na koncercie jazzowym i Soho, nigdy nie widziałem tak zapchanego Soho. Już nie tylko, że pełne są te restauracje i kawiarnie, to ulice całe zostały powyłączane z ruchu, żeby restauratorzy mogli wystawić cokolwiek na zewnątrz, byle jaki stolik, byle jakie krzesełka, żeby ludzie siedzieli przy tych stolikach i o godzinie 6 wszystko już dokładnie było zapchane, były tłumy. Też bardzo dobra sytuacja w prywatnej służbie zdrowia, ponieważ bogatsi emeryci, którzy przez rok nie wychodzili, albo dłużej nie wychodzili z domu, odłożyli dużo pieniędzy. Masę ludzi przez pierwszy lockdown odłożyło dużo pieniędzy. Natomiast ogromnie wzrosły wydatki rządu. To jest nieprawdopodobne. Licząc sam rok, pomiędzy rokiem 2020, końcem roku 2020, albo bardziej szczegółowo, weźmy marzec i listopad, to zadłużenie w sektorze prywatnym wzrosło z 55 do 394 miliardów funtów. W sektorze publicznym. Pieniądze rozdawano z szczodrą ręką. W sektorze publicznym, powiedziałeś prywatnym, w sektorze publicznym. Tak, w sektorze publicznym, przepraszam. O 55% jeszcze raz, jakbyś mógł przypomnieć liczby, bo one uciekają w radiu. Z 55 miliardów w marcu 2020 roku do 394 miliardów funtów w listopadzie. Tak podał Institute for Government, który zajmuje się jakby podawaniem rządowej informacji. Jeden z tych jest jeszcze taki parlamentarny zespół, ale to jest olbrzymia kwota. Spadek dochodu narodowego brutto w 2020 roku to 11%, a więc największy od 300 lat, czyli od czasów Wielkiego Mrozu w 1709 roku, kiedy zamarzł Bałtyk. Masowo zamarzały zwierzęta, a drzewa wybuchały, były tak niskie temperatury. Wybuchały, ponieważ zamarzała cała woda w nich zgromadzona, czy cokolwiek tam drzewa mają. Więc to jest potworny kryzys, ale ja muszę się przyznać, że ja jego nie widzę. Jako ochotnik udzielam się i nie chcę się tu chwalić, broń Boże, bo to nie chrześcijańskie, ale podaję informacje. Czymś, co się nazywa food bank, czyli przez 2 godziny w tygodniu, we wtorki, wydaje żywność osobom potrzebującym. Nie wzrosła ilość osób, które zgłaszają się do tego food banku, tego banku żywności, natomiast ludzie obawiają się spadku zasiłków, które zostały połączone w jeden taki generalny zasiłek, z tym, że też trzeba wspomnieć, że w trakcie pandemii ten zasiłek został podniesiony o 20%. Czyli chyba albo 20%, tak. No, teraz został obniżony, no więc te cięcia są odczuwalne, o tych dodatkach już nikt nie pamięta. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale cała ta sytuacja nie do końca jest jasna. Jeżeli chodzi o paliwo, to mówi się o tym, że będą wizy tymczasowe wydawane dla obcokrajowców, którzy by chcieli przyjechać na jakiś czas do Wielkiej Brytanii. Przy czym no, ja nie bardzo to widzę, bo kto chce zrezygnować ze swojej pracy, jeżeli ta wiza będzie wydana na 3, 6 czy tam 9 miesięcy. Polscy kierowcy, z tego co wiem, bo znam jednego kierowcę, mogą spodziewać się podobnych wynagrodzeń w Polsce, jeżeli będą pracować długo i ciężko, tam w systemie 3 tygodnie na miesiąc przerwy. Więc to nie bardzo mi wydaje się, że działa. Natomiast o dziwo, polskie sklepy, no, żadnego z takich sklepów niestety w moim miasteczku nie ma, ale czytam, że polskie sklepy są świetnie zaopatrywane ze względu na to, że transporty przychodzą z polskich hurtowni. To jest optymistyczna wiadomość, ale a propos tej koniunktury i tego braku odczuwania w życiu codziennym, no jeżeli do gospodarki brytyjskiej zostało wpuszczonych około 1,5 biliona w przeliczeniu na polskie złotych, czyli ponad 300 miliardów funtów, to nic dziwnego, że to wszystko się jakoś kręci, ale kiedyś za to wszystko trzeba będzie zapłacić. Co o tym mówią eksperci, co o tym mówią politycy? My przyzwyczailiśmy się do tego, żeby uważać Zachód za w pełni taki transparentny. Natomiast moje doświadczenie już
15-letniego życia w jednym z tych krajów Zachodu, myślę, że jednym z najbardziej praworządnych. No mówi o tym, że no tutaj tej transparentności jak tak wiele nie ma. To znaczy wszystkie gazety mniej więcej w sprawach takich ekonomicznych albo istotnych z punktu widzenia interesów państwa nie wyciągają rządowi jakichś tam spraw, ani nie snują katastroficznej wizji, bo to jest jednak kwestia takiej gospodarczej obronności, to czego w Polsce nie potrafimy, tak, że o pewnych rzeczy nie wywleka. Oni tutaj tego nie wywlekają. Ciężko powiedzieć. Dopiero nadchodzi fala obciążenia służby zdrowia w przypadku tych pacjentów i chorych, którzy przez rok byli pozbawieni diagnostyki. No, w naszym kręgu, no jest, czyli w naszej przychodni rejonowej, nasza przychodnia rejonowa jest taka jedną z flagowych, bo ona po prostu była zamknięta. Można było się próbować do niej zadzwonić, co trwało godziny, no, z oczywistych powodów, no i opowiedzieć o swoim problemie i usłyszeć jakąś poradę przez telefon, co jest sprzeczne oczywiście z etyką lekarską, z jakimikolwiek regułami, które możemy sobie wyobrazić, więc tych chorób będzie przybywało. Chorób nowotworowych, nierozpoznanych w odpowiednio wczesnym czasie, tak, czy chorób no, w ogóle długotrwałych, obłożnych, no, cukrzycy, nie wiem, nerek, różnych takich rzeczy, to będzie dodatkowy koszt, który obciąży służbę zdrowia, obciąży budżet. I w związku z tym trzeba będzie znaleźć pieniądze. No więc pieniądze można znaleźć albo dalej pożyczając i napędzając, powiększając tą bańkę zadłużenia, no albo wprowadzając nowe podatki. Niestety społeczeństwa Zachodu nie są przyzwyczajone do nowych i większych podatków, jak również nie są chętne do podejmowania prac, które uważają za mniej godne. Oczywiście tak na zewnątrz i publicznie nie ma takiego katalogu prac, natomiast społecznie są zawody, które są jak gdyby uważane za porażkę życiową, takie jak na przykład praca na farmie, praca fizyczna. No więc ciężko będzie tutaj znaleźć rozwiązanie. Wszyscy znajomi, którzy byli zarejestrowani w tak zwanym systemie samozatrudnienia, również otrzymywali 80% wynagrodzeń miesięcznych, jeżeli nie mogli pracować. Oczywiście bardzo wielu i Brytyjczyków, i Polaków, bo to nie tylko... To nie tylko... Do tego jeszcze dostawało zapomogę od państwa. Także to jest ciężko policzyć, bo dużo pieniędzy pojawiło się w nieformalnym obrocie. Widać, że ludzie, niektóre grupy ludzi pieniądze mają. Firmy, na przykład Amazon, przez cały okres trwania tego lockdownu szukał na gwałt kierowców, no bo sprzedaż w Amazonie oczywiście poszybowała w górę. To jest fakt znany na całym świecie. To jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, popularność polityczna premiera Wielkiej Brytanii w górę, w dół, czy utrzymuje się na tym samym poziomie? Utrzymuje się na tym samym poziomie. To jest... Minister finansów, pan Sunak, to się mówi nawet za to lubię pieniądze Sunaka, no rozdawał te pieniądze naprawdę szczodrobliwie jako tłumacz, no nie pracowałem już, bo nie mogłem pracować, robiłem inne rzeczy, natomiast no, pomagałem tym Polakom, którzy chcieli uzyskać te dodatkowe pieniądze, no to naprawdę to było 3 minuty i tam tysiące funtów lądowały na koncie. I więc no, popularność oczywiście nie będzie malała. Kłopoty z dostawami są tłumaczone Polakami, którzy wyjechali i zdradzili tutaj Wielką Brytanię, pojechali do Polski. I znowu są winni Polacy. To w takim razie, czy media brytyjskie piszą cokolwiek o tym kryzysie, który jest na naszej wschodniej granicy? Był jeden reportaż, jeden jedyny. Nie oglądałem go, ale zreferowano mi jego treść. No więc był to reportaż jak zwykle, i to BBC, jak zwykle oparty o doniesienia tych naszych dyżurnych donosicieli. Czyli owszem, z jednej strony tam Łukaszenka jest coś winien, natomiast to jest kryzys polegający na tym, że tutaj ludzie marzną i umierają. Był wywiad bodajże z jakimiś czarnymi mieszkańcami Afryki. Wydaje mi się, że to byli Nigeryjczycy, bo mówili po angielsku, że byli turbowani, prawda, i z jednej i z drugiej strony. Także no, nie było to postawione jasno, tak jak my chcielibyśmy to widzieć, że Łukaszenka prowadzi akcję służb specjalnych, którą mamy dosyć dobrze już zrozumianą i sklasyfikowaną. I my, Litwini, mamy dużo materiałów na ten temat, tylko jest to
kolejny kryzys migracyjny, w którym winni są ci, którzy nie wszystkich wyłowili, prawda, z morza, albo nie wszystkich znaleźli na bagnach. I taka jest narracja, ale zresztą niezainteresowanych specjalnie tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy mediów brytyjskich. Coś jeszcze o Polsce? Zaobserwowałeś jakąś informację o polskiej dyktaturze albo o niepokojach związanych, nie wiem, z wolnością słowa w Polsce? Nie, absolutnie. Odkąd Unia Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, odtąd te poglądy na temat dyktatur i tak dalej nikogo tu nie interesują. Anglicy masowo jeździli do Polski, odwiedzali Polskę, bo te kontakty się nawiązywały, dalej zaczynają jeździć, więc bardzo wielu z nich zna Kraków, Gdańsk, Warszawę, Wrocław. Oczywiście żadnej dyktatury nie zaobserwowali. Pamiętajmy też o tym, że ten obraz Polski, wizja Polski jest kreowana po pierwsze przez Berlin, który bardzo niepokoją podatki nakładane na różne tam sklepy wielkopowierzchniowe, które niepokoją różnego rodzaju próby polskiego rządu, żeby opodatkować niemiecki biznes. Berlin, który jest bardzo zaniepokojony tym, że niektórzy przeglądają na oczy i zadają pytania o rzeczywiście kierunek tego strumienia tych przepływów finansowych, prawda, i tym, że Polska się emancypuje. Więc jak gdyby w interesie Wielkiej Brytanii nie jest absolutnie, nie leży wspieranie Berlina w opowiadaniu tych bredni bajek, bo każdy rozumie, że jest to geopolityka. To państwa takie jak Francja, Holandia, która jest głównym kanałem przerzutowym i pralnią pieniędzy, czy Liechtenstein, tak, to są ci zainteresowani. No i do tego mamy oczywiście grupę tych donosicieli w Polsce, którzy dostają jakieś tam korzyści w różnej formie, albo podrapania, połechtania intelektualnego, albo obdarzenia jakimś tam medalem, albo jakimś tam wsparciem z różnych fundacji i tak dalej. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest pełne zrozumienie, czy polityka europejska, a więc polityka niemiecka jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję, pozdrawiam pana i pozdrawiam słuchaczy. Tomasz Pernak, prosto z Wielkiej Brytanii.